A w jakim wieku Gabryś chciałby mieć dziewczynę? Czy jesteś Eddie Gayem? Dlaczego Gabryś nie mieszka z rodzicami? Siema rodzinko, tu Eddie i Gabryś, czyli bracia! Dziś odpowiemy na pytania, które zadawaliście na YouTubie i na Instagramie. I dlatego jeśli nie obserwujecie nas jeszcze na Instagramie, bracia podoga oficjalnie, jestem Gabryś, to koniecznie zostawcie follow, bo tam macie wpływ na nasze odcinki typu 24 godziny gdzieś albo noc, lub jak coś robimy w ciągu dnia. Zaczynamy odpowiadać na pytania, wiemy, że pytania są różne, są zabawne, są poważniejsze. Koniecznie wbijajcie łapki w górę, jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to będziemy więcej nagrywać odcinków takich też fajnych na kanapie, gdzie możecie nas lepiej poznać. Pierwsze pytanie. Czy nagracie Hot 16 Challenge? Na razie nikt nas nie nominował. No nie mieliśmy jakichś takich nominacji od większych youtuberów. Były jakieś takie mniejsze nominacje, ale ty chyba jesteś smutny. Chciałbyś nagrać, tak czy nie? Nie wiem, zawsze warto pomóc, ale no nie wiem, czy da się tak jakby bez nominacji. Dokładnie, ponieważ ta akcja jest, chodzi w tej akcji o to, żeby pomagać, więc warto jest wziąć udział, jeśli jesteście nominowanym i wykorzystać zasięgi. My tutaj możemy was poprosić, też zamieścimy link do zbiórki, żebyście wzięli udział w akcji. Co Gabryś będzie streamował? Na początku będę streamował Minecrafta, może być Fortnite albo na przykład samochodówki z widzami, jakbyście chcieli. O, i napiszcie w komentarzach, co wy byście chcieli, żeby Gabryś streamował najbardziej. Na początku mi się Minecraft wydaje na początek bardzo fajny. Na początku Minecraft, może później Fortnite, Forza, coś takiego. No, chociaż ja jestem słaby w Minecrafta. Czy jak skończy się okres pandemii koronawirusa, to czy odbędą się jakieś pokazy na żywo i spotkania z fanami? No jasne, że tak. Ci, którzy z was znają nas lepiej, to wiedzą, że ja występuję już od 10 lat jako profesjonalny magik. Byłem dwa razy... A ja się dopiero uczę. Gabryś się uczy, ale też już daje radę czarować, więc wykorzystamy tą okazję możliwości organizowania spotkań z wami na żywo i naszych występów, więc koniecznie bądźcie na bieżąco, subskrybujcie kanał i nie ominie was żadna taka informacja i widzimy się po tej całej kwarantannie już na żywo. Jak to się stało, że zaczęliście swoją przygodę z YouTube'em? Ja nawet tego chyba nie pamiętam. Gabryś był jeszcze wtedy bardzo małym dzieckiem. Nie no, tak, tak naprawdę... 8 lat, 9. No 9, nawet chyba 10 miałeś. Bo to było niedawno, kanał prowadzimy dopiero chyba 9 czy 8 miesięcy, a wzięło się to stąd, że niektórzy z was znają mnie również z kanału Rozczarowani, gdzie z naszym przyjacielem, którego pozdrawiamy, pozdro Czarek, z Czarkiem Czaruję, nagrywaliśmy odcinki na YouTube, ale w pewnym momencie postanowiliśmy jednak rozdzielić się i ja z Gabrysiem złożyliśmy drugi kanał, ale oczywiście cały czas się przyjaźnimy, to pozdrawiamy Czarka. I myślę, że właśnie to dzięki tym Rozczarowanym też zaczęła się nasza przygoda, co nie? No w sumie tak. No bo jakby wtedy mieliśmy pierwszy raz styczność z filmikami i YouTube'em. Jakie zwierzę chcielibyście mieć w domu oprócz pandy? Ale dobre pytanie, bo wiecie, że... Szop pracz! Ej, pamiętasz jak byliśmy w Maroko? To jest modlitwa do szopa, coś takiego było na internecie i ja to... Bo jest mnóstwo memów z szopem w internecie. Szop marzenie, ale to jest zwierzątko strasznie ciężko utrzymać w domu. Taki kot brytyjski? No to się to jest twoje marzenie też, co nie? Taki kotek brytyjski. No albo serio. A panda to po prostu największe marzenie, tak? Jak niedługo, jak będę chyba zbierał, że... to na przytulenie pandy, to jak ją przytulę, to cały czas będę ją przytulał przez kilka lat, ale aby wrócić z tą pandą do domu. Nieźle. Czy namagacie spoko Nicole do filmów, chociaż ona nie chce? Ej, spoko Nicola generalnie, jak wiecie, jest spoko, jest super siostrą, potwierdzasz czy nie? Tak. Tak, nieprzekonany. Nie, nasza siostra jest... Najlepsza na świecie. Czasami jest tak, że Nicola, no, czasami może czuć się może nie w humorze do nagrywania i tak jak nie jest tak jak my otwarta przed kamerą, ale jak będziecie pisać pewnie fajne komentarze miłe dla spoko Nicoli, to nabierze pewności zawsze siebie. Zawsze jest otwarta. Tak, jak czyta wasze miłe komentarze, to mówi, że... Ale serduszkuje, tak ale są naprawdę fajni widzowie. Pytanie do Kaprysia teraz. Czy myślisz, że kiedyś będziecie mieli 1 000 000 subów? Nie no, jasne, że będziemy mieli. Nawet może to niedługo, ale chociaż nie sądzę. To śmiesznie, bo ostatnio Gabryś chodził po domu i mówił: nigdy nie będziemy mieli 1 000 000 subów. Wiem, że to się nigdy nie spełni, a teraz nagle myślisz inaczej. No bo myślę, że tak będzie. Tak wierzysz, ale nie wierzysz czasami. No tak, różnie. Tak. Czyli Gabryś zmiennym jest. Dlatego, żeby to się spełniło, żeby Gabryś nie był zmienny, to koniecznie wbijajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A my na pewno udowodnimy wam, że ciężką pracą i tym, że kanał tworzymy razem z wami, ten 1 000 000 będzie. Czy zrobicie swoje ubrania? O, już nawet pracujemy nad tym. Tak, tak. Pomarańczowe, takie z pandą i na pewno. Na pewno, jak wypuścimy nasze ubrania i będziecie mogli sobie je wtedy zamówić, to będziemy tworzyć taką jeszcze naszą YouTube'ową rodzinkę, będziemy się identyfikować, więc jak zobaczymy kogoś w takim ubraniu na mieście, będziemy wiedzieli, że nas oglądasz i jesteś częścią naszej rodzinki. Mamy fajne pomysły i projekty,
więc będzie dużo się działo, ale to też musicie poczekać, na razie nad tym pracujemy. Okej, czy zamieszkacie w domu Teamu X, albo czy do nich chcielibyście dołączyć? Nie zamieszkamy w domu X, a czy byś chciał dołączyć, Gabi? Nie. No, ja myślę, że najważniejsze w takim projekcie byłoby to, żebyśmy byli ze swoimi przyjaciółmi, a nie tak raczej na siłę do kogoś się wprowadzać, więc być może kiedyś zrobimy taki projekt, gdzie zamieszkamy ze swoimi przyjaciółmi, którzy też chcieliby nagrywać filmiki, też mają jakieś fajne pasje, którymi by się z wami dzielili, ale to gdzieś może w przyszłości. Póki co skupimy się na budowaniu rodzinki YouTube'owej z wami. Czy będziecie nagrywać aż do starości? Znaczy nie wiem, no... Zależy czyjej starości. Właśnie czyjej starości, bo ktoś może powiedzieć, że nie wiem, za 20 lat Eddie będzie miał 50 lat i będziesz stary. Bo Gabryś to jest młody, Gabryś ma dopiero 11 lat. Ja myślę, że będziemy nagrywać, aż Gabryś zmieni skarpetkę, bo on cały czas się bawi tą skarpetką. I aż mu ta skarpetka zesztywnieje na noc, aż będziemy do tego nagrywać. Kanapka z bekonem, to jest skarpetka z bekonem. Chcesz zasmakować? Dobra, nie, dziękuję, nie chcę zasmakować. Pyszny! Będziemy nagrywać jak najdłużej. Jaki jest wasz ulubiony serial albo film? Mój ulubiony to jest Paddington, no i jakiś film o panda. A ile razy oglądałeś Paddingtona? A no i Minionki. Minionki codziennie codziennie jedną część oglądam 5 razy. 150 razy pewnie obejrzałem te Minionki. A ja bardzo lubię wszystkie filmy produkcji Marvela. O, też Marvel. To w jakim wieku, Gabryś, chciałby mieć dziewczynę? 19-20. Tak dużo lat? Dopiero tak. Od dziewczyny? Tak! To co do tego czasu? Jakby nie będziesz w ogóle się umawiał na randki z dziewczynami? Nie no, może jak będę miał 18, 19, 20 lat, to no, wtedy. Nie sądzę. Czy zrobiliście kiedyś taką akcję z dzwonieniem do widzów? O! Tak, oczywiście, dzwoniliśmy do widzów, ale chcemy to robić częściej w naszych odcinkach i też będziemy pewnie was wtedy się pytać na Instagramie, żebyście wysyłali swoje numery telefonów, jak będziemy coś takiego robili, więc followujcie nasz Instagram, bracia, blog oficjalnie jestem Gabryś, bo tam mamy z wami bezpośredni i szybki kontakt, kiedy nagrywamy odcinek. Być może zadzwonimy do ciebie właśnie. Ile lat ma Spoko Nikola? Spoko Nikola urodziła się w 96 roku, więc ma już... 24 lat. Miałeś 14 lat. Nie, 24 lata. Czy nagracie w filmie Dziecko 24 godziny, na przykład na parku trampolin? O nie, ja tam nigdy nie będę! Gabryś, broń Boże, nigdy tam nie pójdę! Gabryś złamał rękę na parku trampolin jakiś czas temu, więc na razie ma trochę blokadę psychiczną, ale może coś nagramy typu noc z parku trampolin. Niekoniecznie, że będziemy skakać i wariować, ale... Czy Gabryś będzie nagrywał w The Sims 4? Nie. Simsy to jest gra mojego dzieciństwa, ulubiłem grać w Simsy, co prawda w te starsze Simsy, ale Gabryś bardziej czuje Minecrafta. No i Fortnite, Forza. O, a w Forze jest bardzo dobry. W Forze wymiatasz, no. O kurde, ja mam tam chyba 190 level i to ile? Chyba półtora miesiąca. I mam chyba 300 samochodów. Wow. Jeśli wy lubicie grać w Forze, to dajcie łapkę w górę i napiszcie o tym w komentarzu. Czy będziecie jeździć do domów widzów? Też fajny pomysł. Myśleliśmy kiedyś, żeby zrobić coś takiego, zrzutkę w internecie, gdzie każdy z rodzinki mógłby wpłacać pieniądze i my byśmy oczywiście dokładali też od siebie pieniądze i w ten sposób mielibyśmy budżet, dzięki któremu moglibyśmy spełniać marzenie jednego z wylosowanych naszych widzów i wtedy byśmy odwiedzali go w domu i na przykład przywozili jakiś fajny prezent, albo jeśli byśmy dużo pieniędzy zebrali, nie wiem, odnowili pokój, albo spełniali różne fantastyczne rzeczy. I teraz takie abstrakcyjne pytanie, jakim superbohaterem byś chciał być? Spidermanem. A, ja też Spidermanem. Bo możesz sobie chodzić do góry nogami, możesz latać sobie, wszystko robić. No i możesz wypuszczać sieć pajęczą, co nie? No w sumie, tak. Spider-Man to jest bajka mojego dzieciństwa i mi się tyle razy po nocach śni, że jestem Spider-Manem. Śni mi się, że walczę z wrogiem jako Spider-Man i budzę się i śni mi się, że mam połamane ręce, a budzę się i okazuje się, że śpię na przykład na rękach i mam zdrętwiałe ręce, więc to jest taki mój sen Spider-Mana. Nie wiem, co autor miał na myśli, ale czy byłeś na Golasa na dworze? Golasa na dworze? Ja nie. Ej, ale tak na Golasa bez majtek, czy w samych majtkach? Nie, no to w samych majtkach. Na Golasa to chyba. Ktoś mnie widział, tak? Jak biegałem kiedyś w dzieciństwie, tak. Może? Bez majtek? Nie wiem. Ja nigdy. Czy jesteś Eddie gejem? Pozdrowicz, please. Już pozdrowienia na końcu. Pozdrów Grzegorza. Ja nie jestem gejem. Ja nie jestem gejem, ale mój chłopak jest. Nie, no oczywiście, że nie jestem gejem. Nope. Czy Gabryś ukrywa, że ma dziewczynę? Nigdy, nigdy w życiu, nigdy w życiu. Nie, bo może przed nami ukrywasz, czy nie? Nigdy na w życiu. Gabryś. A co jakaś dziewczyna napisała?
Nigdy w życiu! Nigdy w życiu! Odsuń się! Nigdy! Nie, serio, nigdy! Serio? Nigdy! Nigdy, no serio! Czy spoko Nikola założy kanał? No to do mnie w sumie. Wykonanie do spokojnie. Bo ja się czasami to raz mnie tak sprankowali, że Nikola to chciała tam jajko zrobić takie w czekoladzie. I że swój kanał zakłada w gotowaniu. Tak. Być może kiedyś założy kanał o gotowaniu. O tym się przekonamy. Ja super gotuję. Tak, Gabryś ma zajawkę. Czy nagracie Draw My Life? O, Draw My Life. Chcemy nagrać Draw My Life, ale to albo ja będę rysował, albo po prostu poprosimy animatora, a może ktoś z was ładnie rysuje i chciałby wystąpić w naszym odcinku z Draw My Life, to koniecznie wysyłajcie pracę na maila, który będzie w opisie i może z nami zrobicie ten odcinek. Chcemy zrobić taki odcinek, bo chcemy wam dużo więcej opowiedzieć o sobie, o takich ważnych momentach z naszego życia, bo też dużo się o to pytacie, więc taki odcinek będzie. No i może za tydzień, za dwa będziemy dawać znać. Czy zdradziłaś dziewczynę? No nie, nie zdradziłem dziewczyny. Byłem w kilku związkach i teraz też mam dziewczynę. Czy się kochacie? Nie. Tak. Nie to tak. No, nie to tak. To jest cały dzień mówimy nie, to jest tak. Kocham tego małego człowieka i to jest najważniejszy człowiek nie, w moim życiu. Nie, to jest stworzenie. To jest małe stworzenie. Bezpiecznym stworzeniem. No. I trzeba pamiętać, że sznapa, jako oczywiście spoko Nikola, też jest stworzeniem. No. I też się bardzo kochamy. Teraz w sumie pytanie do Gabrysia, ale w sumie też no, do obydwojga z was. Ile lat mieszkacie bez rodziców? Bez rodziców? Tak, 4 lata, tak. To już 4 lata od kiedy mieszkam bez obojga rodziców. Tak. Bez mamy można powiedzieć, że już ponad 5 lat, prawda? O, no tak, mocno. Jeśli chodzi o tatę, to kiedyś wam opowiemy o tym więcej. No ale 4 lata, jakby odpowiadając tylko i wyłącznie na to pytanie. Dlaczego Gabryś nie mieszka z rodzicami? To jest takie... To... Nie, bo po prostu, że mama mi zmarła, no a tata tak no nie nadaje się po prostu do mojego wychowania i oni mnie wzięli pod opiekę. No i jesteś z Spoko Nikolą i z Edim, tak? Wiedzieć. Ale to jest ciężkie pytanie, dlatego kiedyś, jak będziemy robić Draw My Life, to wam... Co, chowasz się? To wam o tym opowiemy. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka do końca. Jeśli obejrzałeś do końca, napisz tajne hasło braci się nie traci. Subskrybuj kanał, daj łapkę w górę i widzimy się już w środę. Do zobaczenia.